Drogi, szanowny, cudowny facecie. Ja w takiej bardzo ważnej sprawie. Bardzo ważna sprawa to jest, jak podejść do kobiety. Więc chcę powiedzieć ci, drogi, szanowny facecie, że zapewne posiadasz prawo jazdy, czyli potrafisz prowadzić samochód. Wiesz, że żeby ten samochód jechał tam, dokąd ty chcesz, to ty go masz prowadzić. Czyli ty masz cały czas panować nad sytuacją. Jeżeli zamkniesz oczy tylko na 3 minuty, to na pewno nie będziesz nad sytuacją panował. I na ten temat już kiedyś mówiłem. Natomiast nie powiedziałem na jeszcze jeden bardzo ważny temat. Jak prowadzisz ten samochód i widzisz ograniczenie prędkości do 50 na godzinę, to jestem gotów się założyć o konia z rzędem, a nawet o 2 konie, i to nawet nie bez rzędu, że na pewno nie jedziesz 50 na godzinę. Bo jeżeli jest ograniczenie do 50, to powinieneś jechać najwyżej 49, a ty na pewno jedziesz szybciej. Jeżeli masz ustawiony znak i na tym znaku jest napisane coś innego, na przykład stop, to jestem gotów się założyć o konia z rzędem, a nawet o 2 konie, że jeżeli ten znak jest ustawiony zupełnie bez powodu, to ty się na pewno nie zatrzymasz, bo nie będziesz się zachowywał jak idiota. Jestem gotów się również założyć o to, że jeżeli jest napisane zakaz postoju, ograniczenie postoju do 5 minut, a ty chcesz wyskoczyć do sklepu, do McDonalda, załatwić drobiażdżek, który ci zajmie 4 minuty, to na pewno nie wrócisz po 4 minutach 59 sekundach, tylko trochę później, po godzinie. Dlatego informuję cię, że jeżeli niepoważnie traktujesz znaki drogowe, to czemu upierasz się, żeby poważnie traktować to, co mówi kobieta? To jest zupełnie bezsensowne. Dlatego, drogi, cudowny, wspaniały kandydaci na księcia z bajki, jeżeli nie traktujesz poważnie znaków drogowych, to tak samo nie traktuj nigdy poważnie tego, co mówi kobieta. Kobieta mówi to w jakimś bardzo ważnym celu. Po co? Żeby przekazać emocje. Tak samo jak znaki drogowe. Po co są ustawiane na drodze? Po to, żeby było kolorowo, żeby było ładnie, żeby było ciekawie, a nie po to, żeby ktokolwiek jechał 49 na godzinę tam, gdzie można 120, już bez przesady. I dlatego, drogi, cudowny kandydacie na mężczyznę, pamiętaj, że zupełnie co innego jest bezpieczeństwo na drodze, a zupełnie co innego są przepisy. I zapamiętaj, że zupełnie co innego kobieta mówi, a zupełnie co innego kobieta pragnie. Jeżeli będziesz robił to, co kobieta mówi, to nigdy nie zachowasz się tak, jak kobieta tego pragnie. Dlatego potrzebny jest rozsądek człowiekowi, mężczyźnie, potrzebny jest rozsądek, a przede wszystkim mężczyźnie jest potrzebne poczucie humoru. To jest najważniejsze.